Cześć, z tej strony Reniferowe i dzisiaj przygotowałam dla Was tutorial, taki trochę dłuższy, także przygotujcie sobie kawkę albo herbatkę i zapraszam Was na tworzenie, na alterowanie właściwie magicznego młynka do kawy. Zapraszam! Żeby ten tutorial nie był jeszcze dłuższy niż już jest, to poza kamerą pokrywam mój młynek brązową pastą, która normalnie jest w zestawie do rydzy. Można ją kupić też w takich dużych właśnie słoikach. I po pokryciu, po wyschnięciu postanowiłam stworzyć najpierw patynę na całym młynku. I w zestawie do patyny jest pasta w kolorze Brass, to jest, jeśli się nie mylę, mosiądz. Jednak dla mnie ta pasta jest zbyt taka świecąca, dlatego ja do przygotowania powierzchni pod pasty zazwyczaj używam wosku. I to jest wosk w kolorze Age Brass. On jest bardzo fajny, bo on nie jest ani w ciepłej tonacji, ani w chłodnej tonacji i po prostu z patyną idealnie mi się zawsze zgrywa. I dodatkowo ja jeszcze przejeżdżam powierzchnię troszeczkę woskiem grafitowym i wtedy dla mnie ta patynka jest taka naprawdę idealna. Jak już sobie przygotuję powierzchnię woskami, no to zabieram się za tworzenie patynki. I to są pasty do efektu patyny, oczywiście od Finabar. I ja zaczynam od pasty w kolorze niebieskim. I ja ogólnie nie chciałam, żeby ten młynek cały był pokryty patyną, raczej chciałam mieć takie punktowe skupiska. I w jaki sposób ja nakładam te pasty? Takie... To jest raczej takie tap, tap, tap i pędzel raczej trzymam bardziej pionowo do powierzchni niż pod kątem i po prostu tak wklepuję sobie kolor. Wtedy powstają takie fajne plamki, właśnie takie jakby małe ogniska patyny i przy kolorze niebieskim to jako tako nie trzeba uważać, żeby to było jakieś idealne czy coś, bo na ten niebieski i tak przyjdzie zaraz miętowy odcień i on to wszystko wyrówna. I ja zazwyczaj niebieskiej pasty nakładam więcej, a tej miętowej, jaśniejszej nakładam mniej. Tam, gdzie powstały mi już skupiska niebieskiej pasty, nakładam zieloną i możecie tego tak dobrze nie widzieć, ale ja moczę pędzel w paście i nadmiar sobie ściągam na dłoni, żeby po prostu pędzel nie był taki umoczony, bo łatwiej się dokłada tą pastę i ogólnie łatwiej jest dołożyć koloru, niż później go ściągnąć. Dlatego pracując z tymi pastami, najfajniejszy efekt jest, jak czy rdzę, czy patynę jednak się nadbudowuje na powierzchni, więc raczej cienkie warstwy przesuszyć, kolejną warstwę i wtedy ten efekt jest taki najfajniejszy. Myśląc o tym młynku, tak na pewno chciałam, żeby ta szufladka była lekko uchylona i w tej szufladce umieścić po prostu różne elementy, ale ta szufladka jest dość głęboka, no bo wiadomo, tam lądowała zmielona kawa, dlatego żebym nie musiała tam bawić się w jakieś dystanse z papieru, czy tam, znaczy z kartonu, to po prostu do tej szufladki włożyłam, to jest chyba coś w rodzaju bibuły, nie wiem, miałam to w pudełku po butach, jest czarne, więc idealnie mi tutaj pasowało. I z przodu na moim młynku przykleiłam sprężynę z zegara
i zaczęłam wypełniać moją skrzyneczkę i znalazły się tam różne przedmioty. Jak widzicie, na tym plastrze drewna sobie tak przygotowałam elementy, które chciałabym użyć. I wiedziałam, że na pewno właśnie chcę użyć buteleczek, na pewno chciałam użyć kwiatów, właśnie sporo metalowych elementów, ale też i naturalnych. I teraz tak jak użyłam szklane buteleczki, w sensie takie, nazwijmy to oryginalne, bez niczego, to tak trochę było mi za jasno, więc pokryłam je tą samą pastą, którą pokryłam młynek i przejechałam też tym samym woskiem, czyli w kolorze H Brass, żeby to wszystko było takie bardziej stonowane, żeby bardziej pasowało do młynka. Ponieważ młynek jest pokryty patyną, to metalowe elementy, które były rdzawe, znaczy one są oryginalnie rdzawe, również od Fina Bar, pokryłam dodatkowo proszkiem. I to jest Artisan Powder w kolorze Patina. To jest mój absolutny faworyt, jeśli chodzi o właśnie takie patynowanie metali. To jest naprawdę, bardzo polecam. Świetny jest ten proszek i tych proszków jest sporo i są w różnych kolorach. Wykorzystanie tej bibuły do wypełnienia mojej skrzyneczki okazało się świetnym pomysłem, bo w tym momencie wystarczyło dać troszeczkę kleju na elementy i po prostu je powciskać w ten papier. Nieważne, papier było nieważne. W każdym razie fajnie po prostu się to powciskało i to mi zostawało w miejscu, więc tym się nie musiałam martwić. I do mojej szufladki również wykorzystałam muszelkę, wykorzystałam suszki, żeby tam się coś działo, żeby wystawało. Są pióra, są metalowe dodatki, również od Fina Bar i one są jakby fabrycznie pokryte patyną i ta patyna właśnie ma bardzo podobny kolor do tego proszku patynowego, dlatego to wszystko się tak ładnie zgrywa. Wiedziałam też, że chcę wykorzystać kawałek drewna, kawałek gałązki, żeby właśnie tak fajnie się wszystko zgrywało, żeby były metale, była patyna i były właśnie naturalne elementy. Na początku chciałam tam wsadzić chłopca, ale fotografia tego chłopca jest w takiej troszeczkę sepi i troszeczkę kolorystycznie mi tam nie pasował, ale to zobaczycie później. Mimo tej patyny, mimo metali, to chciałam, żeby ten młynek mimo wszystko był taki troszeczkę delikatniejszy, dlatego tutaj dodałam wstążkę. Miałam trochę problem ją zawiązać, dlatego troszkę mi to zeszło. I dekorowanie góry zdecydowanie było takim najfajniejszym etapem. I ogólnie miałam troszeczkę problem, żeby wypełnić przestrzenie między metalami. Te kwiaty są bardzo duże. One fabrycznie są raczej płaskie. Ja je troszeczkę powyginałam, żeby były tak zagięte pod kątem, żeby ładnie przy tej rączce mi leżały. I zazwyczaj tak pomiędzy warstwy kwiatów to wykorzystuję koronkę. Raczej nie przepadam za gazą, ale nie mam czarnej koronki. A nie chciałam farbować, a znalazłam pofarbowaną gazę, więc troszeczkę ją tam podarłam, troszeczkę ją porozciągałam i rzeczywiście bardzo fajnie to wyglądało. Później tam jeszcze kombinowałam troszeczkę z sizalem, ale tak nie za bardzo mi to tam pasowało, więc finalnie sizalu nie ma. Jak widzicie, takimi głównymi elementami na górze, jeśli chodzi o kompozycję, są metalowe kwiaty oraz czaszka, bo uwielbiam wykorzystywać czaszki, oraz tutaj jest też część zegarka, również naturalne elementy, których używałam przy szufladce.
I tak chciałam, żeby wszystko było ładnie spójne, ale chciałam na tą górę, chciałam dużo, dużo naładować, dlatego dodałam jeszcze później perły. I na górę, na rączkę mojego młynka, dodałam muchę, którą zrobiłam. I to jest mucha zrobiona z małej żarówki. Wokół tej żarówki po prostu owinęłam drucik, żeby stworzyć nóżki. I przykleiłam skrzydełka. I te skrzydełka to są skrzydełka od Tima Holtza. Można kupić po prostu w paczce. Tam są różne skrzydła, chyba ważek, motyli. No i właśnie to są te skrzydełka po prostu przyklejone. A jakby dupkę tej żarówki to zrobiłam tym samym woskiem, który jest na młynku. Dodatkowo oczywiście użyłam troszeczkę brokatu, bo wiadomo, musi się fajnie błyszczeć. I glass glitter to też jest brokat, tylko to jest bardziej takie pokruszone szkło, bardzo fajne. No i tak sobie dokładałam, troszeczkę to trwało, bo to jest, nie jestem troszeczkę przyzwyczajona do tego typu projektu. Zazwyczaj robię raczej kanwy czy tam pudełka na płasko, to jest raczej trójwymiarowe. Ale tak bardzo, bardzo przyjemnie mi się to robiło, naprawdę fajnie tak sobie siedzieć, dokładać, tutaj troszeczkę popaczkać, tutaj jeszcze coś wcisnąć. Tak ciężko trochę mi było skończyć ten projekt, bo tak jeszcze coś bym dołożyła, jeszcze to, a może to by pasowało, ale warto pamiętać, że czasami mniej znaczy więcej i w pewnym momencie po prostu zostawiam, mówię, okej, dobra, tyle wystarczy. Teraz moment, który zawsze mnie najbardziej stresuje, czyli wyginanie metalowych napisów, ponieważ zdarzyło mi się już złamać nie jeden, ale tym razem poszło w miarę fajnie, po prostu między cążki z jednej i z drugiej strony i taki równy, delikatny po prostu nacisk raz z jednej, raz z drugiej, wtedy fajnie się wygina wóg, bo mój młynek miał raczej takie troszeczkę zaokrąglone te ścianki, więc nie chciałam, żeby tam brzydko wystawało. Napis to jest napis od Tima Holtza i żeby też pasował mi patynowo do mojego młynka, to pokryłam go przeźroczystym gesso od Finabar. Później przetarłam tymi samymi woskami, którymi postarzałam młynek, czyli grafitowy i H-Press. I później wklepałam trochę właśnie tego patynowego proszku i nie na całą powierzchnię, tylko raczej też tak punktowo i jeszcze znowu na górę troszeczkę wosków palcem po prostu tak wklepałam, bo po nałożeniu tego proszku, jego zazwyczaj jest dużo, bo on się bardzo łatwo dokłada, do tego wosku nie było aż tak widać na literkach, także paluszkiem po prostu wklepałam jeszcze trochę wosku i przykleiłam na żel medium. Ogólnie wszystko tutaj było klejone na żel medium. Jedynie sypkie produkty były klejone na soft gloss żel. Ja bardzo lubię to medium, bo ma taką leciutką konsystencję i takie sypkie dodatki świetnie się na to przyklejają, bez takiego oklejania czy obciążania dodatkowo pracy. Tutaj musicie mi wybaczyć, bo zapomniałam nacisnąć nagrywanie. I coś, co zrobiłam poza kamerą, to
to te wstążeczki, które są przy wstążce z napisami, to jest po prostu płótno, również odfina warto, się nazywa Resist Canvas. To jest taki materiał powleczony miejscami, nie wiem, jakby embossingiem przeźroczystym, tak bym to określiła. W momencie farbowania takiej tkaniny po prostu wzór, który jest zrobiony tym, nazwijmy to embossingiem, nie wiem dokładnie co to jest, po prostu on się nie farbuje. Więc takie kawałki pocięłam, a właściwie potargałam. Troszeczkę pofarbowałam za pomocą, co tam użyłam, a Liquid Acrylics użyłam w kolorze brązowym i po prostu przykleiłam napisy z książeczki od Fina Bar z napisami. I dodatkowo jeszcze przykleiłam właśnie dziewczynkę, podmieniłam, bo ten chłopiec mi tam nie pasował. Także to były rzeczy, które zrobiłam poza kamerą, musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że spróbujecie, bo alterowanie młynków jest bardzo fajne. Na półce czekają dwa kolejne. Także myślę, że będę robić takie projekty częściej. Ja Was pozdrawiam i zapraszam na zakupy do sklepu. Cześć!